Cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku serii Operate Now. W poprzednim odcinku zoperowaliśmy, z tego co pamiętam, ucho, więc dziś zajmiemy się nosem. Zobaczmy co nas czeka. Graję jako specjalista, graję jako praktykant. Zagrajmy jako praktykant. No, dalej. Co tu mamy? Twoja pacjentka Ashley ma problem z oddychaniem z powodu deformacji jamy nosowej. Dzisiaj chirurgicznie zmienimy kształt jej nosa, aby poprawić przepływ powietrza i rozwiązać jej kłopoty z oddychaniem. Nadamy jej nosowi również bardziej estetyczny kształt. Okej. To poważny zabieg, dlatego przed jego rozpoczęciem Ashley musi zostać całkowicie uśpiona. Uśpienie. Gumowy młotek. Czyli pani jest prywatnie, a nie na kasę chorych. Okej. Dobra, rozumiem. Posypiamy więc niestandardowo, że tak powiem, z maseczką. No. Idź spać. No, dzięki. Pacjentka nam zasnęła, to my jedziemy do roboty. Najpierw otworzymy nozdrza używając rozwieraczy. Jesteśmy w jej nosie. Nosa. Zróbmy teraz nacięcie w kolumnie, która rozdzieli nozdrza. A nie tym? A, skalpelem. Ja już tak z przyzwyczajenia nożyczkami chciałem ciąć. Dobra. Ała. Dobra robota. Teraz używamy nożyc. Czyli jednak nożyce są potrzebne. Nic jednak nie zastąpi nożyczek. Co nam ma za takie dziwne plany? Weź ze stołu termokauter. Okej. Robimy grilla, czy jak? A, przejarało się. Dobra robota, teraz zrobimy drugie nacięcie. Weź skalpel. Au. O. Dobra, wata dopiero teraz. Przegroda jest widoczna. Boże. Oskalpowałem jej nos. Dlaczego ja mam jej coś uciąć? Uciąć końcówkę przegrody. Fuck. W tym momencie skończyliśmy bez zmian funkcjonalnych. Przejdźmy teraz do części plastycznej. Osteton. Naprawdę. Ała, mój nos. Ała. Weź szczypce. Okej. I co, i że jej zeszlifowałem garb, tak? No nieźle. Teraz pilnik. Nie, te gry mnie naprawdę zadziwiają. Niestety po sobie księciu. No dobra. I znów gumowy motek. Mam nadzieję, że nie będzie słychać deszczu, który teraz stuka mi tu w okna, bo zaczęło u mnie padać. O ja, ten nos zmasakrowaliśmy. Do załamania kości możemy palcami zmienić ich rozmieszczenie i zamknąć otwarte miejsce. Aha. Czyli połamałem jej nos, żeby jej ukształtować nos. Nieźle.
A teraz szyjemy nosek. Ciach, ciach, ciach. I idzie. Bez nic, ale to nic. Samo mi gun szyję. Zdolniacha. Szyjmy czubek nosa. Okej. Okay. Ciekawe, że nie ma żadnych włosów w nosie. To jest trochę dziwne. Kompletnie nic. Ale ma bandę teraz. Szyny do nosa. Wyglądają jak niebieskie banany. Musimy myśleć szyna zewnętrzna. Okej. Okay. I bandaż. Okej. Okay. Wygląda jak plaster zwykły. No, dziewczyna wygląda teraz trochę jak misiu panda, no ale to nic. Jak na dwa błędy, to i tak mam niezły wynik. Wygrałem też trofeum, wy tego akurat nie widzicie. Ale a propos wyniku, 20 900 punktów. Całkiem nieźle, gdyby nie było błędów, byłoby całkiem dobrze. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak widzicie, pacjent przeżył. Jej, wielka radość. Czekam na wasze komentarze, łapki, fapki, subskrypcje, propozycje co do gier. I co już mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jak również, że cała seria wam się podoba, bo mi jak na razie się dobrze bawię przy jej nagrywaniu. No i do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!